Zosiu? Z pewnych rzeczy się nie wytłumaczysz, a niektórych tłumaczyć nie trzeba, tak jak białka o smaku Irish Whiskey. Klasyczny smak z nutką alkoholu. Już wyciąłem wszystkie krzaki i teraz zwążę żwir. Trener Bandel powiedział, nie chciałem być ciotą po prostu. Ale to czy coś do nas, jakaś aluzja? Witajcie, witajcie moi drodzy. Dzisiaj znaleźliśmy się u Jeffa Wewa w Bałżychu i będziemy rąbać drzewo. Jesteśmy cię u zawodowego drwala i przyjechaliśmy się sprawdzić w konkurencjach drwalskich. Tak jest. Ja już nawet brodę ci zapuściłem, żeby się troszeczkę, wiesz... Ale dla mnie siekiera powinna być od razu z jakimś zabezpieczeniem. Tak, żeby najlepiej, najlepiej plastikowe. Tak. Z instrukcją obsługi. Karpatowi powiedz, że trzeba to plastikowe zdjąć. Ruszamy w las, bo las wzywa nas, jesteśmy odporni na wiedzę, nie do zarąbania. Dziękuję. Dzisiaj w odcinku będziemy sprawdzać siłę chłopaków. Pokażę im parę technik rąbania drzewa. A jak się zgrzeją, to szykuję coś naprawdę grubego, żeby ostudzić ich emocje i zapał. Ja myślę, że rąbanie drzewa tak zawodowo, takiego, co rośnie sobie normalnie, go tam trzeba wyciąć, to nie jest takiej chłopcie masz. Moim zdaniem w rąbaniu bardziej technika, no bo możesz machać jak głupi tą siekierą, a jeżeli uderzysz pod odpowiednim kątem, to lepiej to zetniesz, nie? Szybciej. Natomiast ja jestem człowiekiem wielu talentów i na pewno sobie poradzę. Według mnie predyspozycję no, ma prawie każdy. To nie idzie ocenić na podstawie masy ani wielkości mięśni, bo tak naprawdę tutaj, jak powiedział Konrad, nie siła, ale technika czyni z ciebie zawodnika. Znajdujemy się w moim miejscu pracy, czyli w lesie. Tutaj przygotowałem klocek 40, średnica około 30 cm, świerk, trochę sękaty, trochę takiego na luzie. Tutaj pokażę technikę, nauczę profesjonalnie, jak się rżnie drzewo w lesie, rąbię dużymi siekierami. To ogólnie waży 2600, tamte są trochę mniejsze. Łatwiej się rąbię tymi cięższymi. A pokażę jak to się robi w ogóle, czyli taką. Ło! O kurwa. To tak na raz nie poszło. Jakich błędów nie popełniajcie, no. To stójcie sobie szeroko, tak? I siekiera, jeżeli będzie uderzać, lecieć, to musi lecieć pomiędzy nogi, bo jeżeli no, ta noga będzie na przykład tutaj, tak sobie tak staniecie, no to jest katastrofa, znam no, takich ludzi. Będzie piszczele rąbać, tak, nie drzewa. No. Znaczy z tego, że ja bym protestował tego, co ty mówisz, no bo moim zdaniem Dominik powinien stać jednak normalnie, z tego względu, że Dominik ma afrykańskie korzenie, jak się zamachnie, to może co innego stronić. Kiełbasy, żeby sobie działał. To tylko piszczel uszkodzisz. Bo przyjadę do domu, a żona powie, gdzie kiełbasa jest. Pół zostało. Została we Wąbrzychu. Który próbuje pierwszy? Ja. Pamiętasz, tak? Stoisz szeroko sobie. Ja najlepiej, jeżeli dasz radę, na ja uderzasz końcówką siekiery na brzeg. Końcówką siekiery na brzeg, czyli tak, tu. Wtedy pójdzie na bank, ale jeżeli jesteś amator, to sobie uderz w środek. Na bank to był na... W moim przypadku to na bank to nasrały gołębie, kurwa. To może wszystko się wydarzyć, jak ja rąbę. Ale nie, powiem ci tak szczerze, ja jestem z małego miasta, z Krzyśkiem. Jesteśmy, można powiedzieć, ze wsi. I rąbanie drzewa nie było mi obce nigdy, nie? Patrz, czyli robię szpagat. O, trochę, ale tutaj... Za daleko stoisz. Właśnie, poszło na raz. Elegancko. Dobra. Co wy myślicie, że macie do czynienia z leszem? Dawaj, Jeffrey, następny. U mnie z celnością jest tylko, panowie, problem. Siła jest, ale celność... Dawaj. Stary jest, nie widzi. O Jezu. Brawo! Poszło, elegancko. Poszło. To jest bardzo dobrze, nie spodziewałem się tego, ale tutaj mam takiego sękatego, zobaczymy... Dawaj tego sękatego.
Tak? Tobie? Ty, żeby nie młodać, żeby cię będziemy rąbać, to uczyli zaraz. Do roboty mam smykałkę, krzepy mam jak wół. Czekaj. Sam pociągnę wóz pustaków, choćby był bez kół. Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz zwążę żwir. O, o, brawo! Ale za mało siły. Jeszcze co? Za mało siły. Śniadania nie zjadł. Kreatyny ci KFD nie przysłało i to dlatego. To jest wina KFD. Brawo, za dwa razy. Siedem razy na dwa razy, no. Raz po raz. Everybody, płyta no, piśniowa. Ja ci ułożę wszystko tego. Zacznę dziś od nowa. Pytanie, czy można rąbać w rękawiczkach. No to zależy. Rękawiczki przede wszystkim siąkną wodę. W taką pogodę, jak jest teraz, czyli śnieg, no ręce wydzielają co temperaturę, więc szybko idzie dojść do wniosku, że rękawice po chwili będą mokre, siekiera może się co wymsknąć i zrobić sobie krzywdę. Idzie to jest łatwo. Tak, jakbyś film porno przez radio oglądał. No właśnie. Trzeba gołymi łapami napierdzielać. Jak nie czujesz, to nie jedziesz. Tak samo na siłowni, jak idziesz, to ja w rękawiczkach nie lubię ćwiczyć. Gołą ręką trzeba złapać hankla i wiesz, bo to jeszcze raz powtórzę, jakbyś pornusa przez radio oglądał. I to robimy teraz tak, robimy tak i teraz łapę siekierę, przymierzam raz. Nie no, pięknie. Nie no, elegancko. Dziękuję. Ale ty nie jesteś z miasta, nie? Nie, ze wsi. A, no widać. Widać, słychać i czuć. Więc tak, panowie, no za dobrze wam poszło. Myślałem tutaj o konkurencji, że przerąbiecie sobie dwoma rękami dwa pięki na czas. Zróbmy tak, że zrobicie to jedną ręką. No dobrze technicznie to robicie, nie zrobicie sobie krzywdy. Tutaj wieś. Ja też wieś. Wieś, więc... Oni też tak powiedzieli, że ja jestem z miasta, też jestem z Chorosz. Ustawiamy sobie, bierzemy po dwa pięki. Możecie sobie wybrać, wybierzcie sobie sękatę, żeby nie było łatwiej. No i jedną ręką, kto szybciej... No, czyli jeden na drugim. Dobra. Stawiamy, nie? Tak, ja bym proponował, żebyś ty wybrał, być najbardziej sprawiedliwy. Tak, wybierz, ty będzie... Wybierać, to bo dojdzie do awantury. Dojdzie do awantury, tak? To ty wybierzesz i jest... Dojdzie do awantury i będzie można powiedzieć... Ej, ty! Masz przerąbane. Więc wyłaniamy najlepszego dwa raz polskiego internetu. Zobaczymy tak naprawdę, kto ma największą krzepę. Dobra, ze względu bezpieczeństwa będziemy osobno podchodzić do konkurencji, do pięków. Najpierw idzie Dominik. Ja powiem tak, kto przegra, ma przerąbane. 3, 2, 1, poszedł. Zapomnij. Patrz, a nie zapomnij, dawaj. Jedną ręką możesz w pizdzie pogrzebać. No postaw go z powrotem, to ty będziesz robił. No. Tam mówiłeś, że ja... Dałem go na taborek, kurwa. Ty mówiłeś, że ja czarnota, tak? No zobaczcie, jakbyś rąbał jedną ręką. To są, traf tylko ty. No i trafia mi chuj. Za ciebie schowam, kurwa. Ty, ja też się odsunę, właśnie tutaj się przytulasz, kurwa. Jeszcze w tym lesie. Schować, kurwa. Jak ja to widzę takie... Chłopstosy z oczu. Ruchy są mocno za maszysty. Na brzeg wal, na brzeg. Na brzeg. O! Elegancko, pora odpadła. Zobaczymy, jak ty będziesz rąbał. Ja to bym w ogóle uważał, bo tą siekierę to tak trzeba, wiesz, niepewnie. O, idzie. Sęk trafiłeś. Idzie. Co ty robisz? Nie wolno, wyjmuj, tak? Kładź i napier... A ty drzew dasz radę? Poszło. O. Dobra, zwalaj też następnego. To się liczy? A ja? Takie coś się liczy? Sędzia. Liczy, bo sobie jeszcze... Zobacz, znaczy, jak czarnota będzie rąbał. Będzie. Jem! A już wiem, jak to robić. Na brzeg wal sobie, wiesz? Ja wiem, ale wiemy, jak to robić. To dobrze. To jak wiesz, to elegancko, kurwa. Ja myślałem, że nie wiesz. Długa wajcha musi być i patrzcie. Kurwa! Długa wajcha, ty! Długa wajcha! Ksywa, długa wajcha jest!
Pęka! Całe krzepy, tak? Jak balcerek w alternatywa. Skrzyża go. O, no elegancko. Teraz weszło. Czas 2 minuty 43 sekundy. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, jak sobie poradzą moi koledzy. No. Bo to fajnie się patrzy, ogląda. A zrobić już jest ciężej. Także zobaczymy. W każdym bądź razie kibicuję ostro. Teraz zawodnik Krzysiek Drwal Dzikowski. 3, 2, 1, poszedł. O, ładnie. Pięknie, idzie. Nie no, wbiło mu się ładnie zrobić. Lubi ręką, no. Siła, ale będzie trabił i no. Brzegu też, to się pójdzie na raz, no. Celowanie w brzeg, a idzie w cały świat. Ciężko ręką, nie? Ucelować tak. Tak. Skurze. Wejdzie w środek, no. Też nierówno jest, nie? O, idzie. Jeszcze raz. Nagrany jest. Ale ja miałem sykać. Drugi. Dawaj. Krzychu, dobra technika. Technika jest kurwa zowa. I w brzeg. W brzeg, nie w środek. Jaki czasowo? Minuta 8. A ja ile miałem? 2:40 ile? O Jezus, to ja przegram. Już upęka. Dobra? Ojej, przegrałem. Dobry czas. Dobra, jest dobry czas. Czas bardzo dobry. Teraz. Jaki czas? Teraz 14. Teraz. Słuchajcie, poszło chyba w miarę. Trafił się jakiś sękaty kołek. Ale... Ciu! I poszedł. Teraz idziemy obserwować zmagania. Konrad Drwal Karwat. Dobra, jedziemy. Na nogi. 3, 2, 1, poszedł. Kurwa, ciężko trafić jest. Bal byle jak, na brzeg sobie bal. Długie ramię, pamiętaj, długie ramię. W środę będzie bali, pa. O, idzie. Dobrze. Kurwa! Abusowi by zaliczyli. Tak, no nie żartuj ty. Czemu się kierować? Na plewy ujebałeś jakieś. Słuchaj, na szefa się napatrzył. O! Ładnie mu postawił! I to! Dobra, drugiego! Gdzie jest drugi? Ten? O, ten! Pa, teraz w ferworze walki. Na sęka zerk. No, to jest walwar. Co kurwa? Nie, tak nie kierował. Kątem uderzył. Człowieku tam... Kolejrzysta to strach stać! Jest! Dobrze! W drugą stronę, obróć go sobie, bo masz sęki u góry, nie podpowiadaj! Wiesz? Jeffrey! A, to tak? Już. Nie no, pękam! Pękam! A on teraz jeszcze raz uderzy i popił już przed pierdolką. Jeszcze dwa razy. Nie, dobra, jest! Brawo! Jaki czas? Minuta 49. Drugi. Brawo. No, elegancko poszło. Jeff, powiedz mi, tak idziesz do roboty, no nie? Skąd wy wiecie, które drzewa są już do wycinki? Przychodzi pan leśniczy i je zaznacza. Wyznacza, na tej też podstawie wylicza podstawę masy, jaką będzie do wycięcia na danym oddziale, danej działce, nie? I od czego to zależy, że on to drzewo oznaczy? Nie wiem, z jego widzimisię, czy na przykład drzewo choruje, czy... Tak, no to jest najczęściej tak. Albo masz wyżynkę całkowitą, bo znajduje się kornik, albo wyżynkę całkowitą, bo po prostu tak są drzewa stare, albo częściową wyżynkę drzew, nie? I to na podstawie... No wszystko wchodzi w grę. Grubość drzewa, wiek drzewa, korony, czy jest rozłożona, czy nie. To już pan leśniczy robi, ale dobry dwal tak naprawdę wie, które drzewo jest do sieci. A jakaś kara za wycięcie drzewa, tak jakbym sobie przyszedł, wpadł do lasu z siekcą? Kary zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale co roku one się zmieniają, więc nie wiem jak jest teraz. No właśnie, na pewno ale miałeś taką sytuację, że no, wiadomo, no, pan leśniczy przychodzi wyznaczać drzewa, miałeś taką sytuację, że spotkałeś ludzi na przykład, którzy na własną rękę przyszli sobie coś wyrąbywali w lesie? Nie, ale zazwyczaj mam takich ancymonów, tutaj apeluję do ludzi, którzy wchodzili na działkę, gdzie faktycznie coś tam było obalane. Takich ludzi no, nie ma co nawet z nimi dyskutować, to zagraża bezpieczeństwu mojemu i tej osoby. Są filmiki nawet na TikToku, czy Instagramie, czy na YouTubie, gdzie no, widać jak drwal ścina drzewo, a tam grzybiarz idzie i te drzewo go sieka, nie? Więc trzeba uważać, jeżeli słyszy się piłę, to najlepiej odejść sobie, obejść ją dookoła. Mi, kamery w lasach też są montowane. Nie? Jak... Powiedz mi, zdarza się jeszcze, że siekierami ścinacie? Nie. Ja ogólnie miałem taki pomysł w tym roku, żeby ściąć drzewo siekierą, ale niestety się
nie udało, ale może kiedyś się uda, ale mam taką zajawkę, żeby zrobić to. A powiedz mi, dobra, jak się zetnie drzewo, no nie? To z pieńkiem to co się robi? Ogólnie pieniek powinien być wymiarowy. Tutaj jest taka no głupota moim zdaniem, bo przychodzi pan inżynier, pan leśniczy. Ale wyrywają te pieńki, czy...? Nie, nie, nie. Pieniek ogólnie zostaje. Wiem, że w Niemczech czy w krajach europejskich je się całkowicie usuwa po odsadzenie. Jest coś takiego jak odpowiedni wymiar cięcia danego drzewa. Na odpowiedniej wysokości powinien być pieniek. Potrafią przyjść, potrafią to mierzyć. Serio, poważnie. Po drwalu potrafią przyjść, potrafią mierzyć. Jeżeli na danym oddziale są za wysokie pieńki albo za niskie, Zulostwo, czyli firma usług leśnych, może dostać za to karę, nie? A jak się dają baobaby? Każdy myśli, że wiesz, drwal to jest taki wielki chłop z brodą, nie? Ale tak naprawdę twoim zdaniem, co cechuje dobrego drwala? Bo wiadomo, że ta siła to nie są te czasy, że... Przede wszystkim dobry drwal jest mądry, inteligentny. Nie może iść ciemna masa do lasu, bo by się zabił. Kurwa, no już drwalem nie zostanę. Jeffrey, a powiedz nam, jak można zostać drwalem. Prosto, robi się kurs i tak naprawdę idzie się do pracy, która moim zdaniem w dzisiejszych czasach jest strasznie nieopłacalna, niebezpieczna. Praca niewdzięczna, nie polecam nikomu i nie zachęcam do tego. I przy okazji zdobywasz doświadczenie, pracując. Tak. Na kursie uczą cię podstaw, a ty po prostu idziesz na las i te podstawy musisz przełożyć na drewno, na drzewo, które stoi, tylko drzewo drzewu nierówne, tak? Niektóre są pochylone, niektóre są w środku zgnite i tak naprawdę trzeba sobie z nimi poradzić. Też dużo zależy od zrywkarza, ten, który ściąga drzewo z lasu, to on mówi ci, w którą stronę masz na przykład takie świerki puszczać, żeby mu łatwiej było je wyciągnąć, nie? Mhm. No a potem przychodzą kontrole i tu się robi też taki wielki... Ile drzew dziennie ścinałeś? To zależy od grubości drzewa, nie? Ale z takim drzewem to poradzę sobie w 15 minut, żeby ściąć, okrzesać i pociąć na 2,45, nie? To dla mnie żaden wytrzyma. Doświadczenie. No, doświadczenie, ale przede wszystkim, jeżeli idzie się do tego lasu, trzeba pamiętać o tym, że nie należy się spieszyć, nie? Tutaj jest taki największy błąd, no. Znam ludzi, którzy no, stracili tam bliskich w pracy w lesie i to tak naprawdę taka głupota była. Poważnie? Tak. Właśnie, Jeffrey, a jakie jest twoim zdaniem największe zagrożenie dla drwala? Największe zagrożenie... Jakaś zwierzyna czy coś? Nie, to właśnie pośpiech i zmęczenie. Drwal ogólnie powinien pracować, moim zdaniem, 6-7 godzin dziennie maksymalnie. A pracuje... tu chodzi, że się ten drzewo kogoś przygniotło? Albo coś? Tak. Dobra, no idealnie się sprawiliście, macie krzepę, macie siłę, zgrzeliście się. Odrobinę trochę? No ja trochę tak. No to ja mam dla was taką fajną moją zajawkę, którą często robię po swojej pracy. Zaraz się przekonacie, bardziej się rozgrzejecie. Pojedziemy miejscowość obok i pokażę. Jakieś ognisko, coś? Tak, jak najbardziej. Będzie się na pewno bardzo gorąco. No pozdrawiam zabetonowanego Tomka, który w tym roku dał mi tego bakcyla do takiej rzeczy, którą tutaj... Czyli niespodzianka. Niespodzianka, tak. No to jedziemy. Lecimy. Znajdujemy się na Kamykach w Kuszycy, ogólnie w starej, opuszczonej kopalni zalanej. Ciekawostka jest taka, że co roku komandosi urządzają sobie desant z helikoptera, skaczą tutaj do wody. Jest stosunkowo głęboko. Sprawdzimy. Siekiery mamy. Rozgrzani, tak? No rozgrzani. Dalej, siekiery mamy. To jest niespodzianka. Będziemy morsować. To morsujcie. Ja zostałem wjebany na minę. Dobrze, że mam tutaj Zosi kocy, który będę się mógł chociaż trochę wytrzeć. Jednak znalazłem w samochodzie, także... Wytypowaliśmy tutaj do morsowania naszego bohatera. No, dziękuję najmłodszego. Jak bić się po ryju, wchodzić do zimnej wody, kurwa, to ja. To jest cyborg. Nasz cyborg. Który jechał w samochodzie i stwierdził, że jak ktoś im coś powie, że nie zrobi, to on się źle czuje. Dlatego zapytałem się, morsujesz? Morsuję. To ja nie powiedziałem, bo to jest za mądre. Nie jest, co ja robię właśnie, że tak kurde się zgadzam na wszystko. Bo to później wiesz, różnie może być, kurwa. Nie wypłynę spod tego lodu albo co? Nie, ty to jesteś zniszczalny. To jest ta filozofia zen czy ra? Się śmiej z filozofii. Ra to jest filozofia Boga Słońca. Tak, a filozofia zen? To jest zenka Martyniuka. za dużo zenka Martyniuka, słucham. Dobra, przez twoje oczy zielone. Oby zielone, wskakuj dziś do wody. Tak, żeby źle nie zaśmiało, mój pierwszy raz. Może jeden z pierwszych.
Będzie to, dobrze. Troszkę się cykam. Znaczy raz tam wchodziłem do zimnej wody, ale tak po swojemu, żadnych, wiesz, profesjonalnych rozgrzewek nie robiłem. Musimy tłumaczyć, jak to zrobić, żebyśmy tu nie zamarzli. Bardzo ważne jest to, co robi się po wyjściu z wody, nie? Czyli ręcznik na ziemi, wchodzisz, ubierasz się, okay. Wycierasz. Ubierasz ciuchy i po prostu musisz podnieść temperaturę ciała, czyli sobie tam chwilę pobiegamy, nie? Wchodzimy tylko we dwóch, więc... Zbytnio się nie przygotowałem, od córki pożyczyłem taki, może być? Może być. Szczerze, Konrad, to powiem ci, podziwiam cię, no. To się nie ma co podziwiać. Naprawdę, kurde, stary. Panowie, ja mówię od razu, ja was podziwiam, bije brawo, bo dla mnie niewykonalne. Tak, od razu. Oddech, oddech. Iść dalej. Oddech wyrównaj. Iść dalej, nie stój, iść dalej. Jakie tam jest podłoże? Kamiory, czy co tam jest? No, takie kamienie są, w lewo iść, bo tam jest taki wielki kamień, w lewo. Jak, Konrad? Weź mi zdjęcie, że w cykli zbierdalam stąd. Nie, zanurz się tam, zanurz się. Nie dam rady. Dasz radę. Po sutki tylko. Widzimy, że się nic nie dzieje. Jest fajnie, do zdjęcia. Głowy mi się kręci naprawdę już. Tak? Kręci się w głowie? Iść po ciebie? Nie, dam radę, ale kręci mi się w chuj. Nie, no z nerwów mu się kręci. No ta woda ma 0 albo tam, nie? Minus pół. Nie, ma teraz tak. 1 na plus. Minus pół. No ale no jest lód, nie? Jest zamarznięta, nie? Ale od razu ciało sinę. Się robi? Masakra. Dlaczego? Ty dobra, weź na się odsunięcie, bo gaz się zmienił. A ty jak? Jeszcze raz próbować? Proszę? Jeszcze raz próbować? Tak. Możesz, teraz ci będzie trochę ciepło. Teraz się kurwa odkręciło w tej głowie, no. Bo pierwszy miałem taki kurwa strzał. Teraz może być ciepło. Teraz się w głowie odkręciło. Ale od razu siny. A wejdziecie tak? Wystarczy ciągnąć tak. Na 3 razy, Konrad, nie? Telepie cię to nie, to wyłaź, jak cię telepie. Tak. Bo jak to lepiej, to co, niedobrze? No niedobrze, bo to już organizm nagrzewa. Jakby trener Bandel powiedział, nie chciałem być ciotą po prostu. Jak Krzysiek wejdzie do wody, to ja też wejdę. Nie zrobię. Gdzie on, kurde? A co daje motywanie, że pan powie zdrowie? No ja nie wiem. No Konrad poradził sobie idealnie, tyle trzeba powiedzieć, nie? Dziękuję bardzo. Za drugim razem wszedł jeszcze dalej. Oddech wyrównał, więc było git. Ale mówię wam poważnie, jak tu pierwszy raz wszedłem, tak mi się w ogóle zakręcił, helikopter miałem, normalnie na szczękę dostał. Potem fajne jest to, że ciało już nie wie, jak sobie poradzić, powiedzieć człowiekowi, żeby wychodził z tej wody, to ta woda zamiast zimna, to po prostu parzy, nie? I to jest takie fajne. Także słuchaj, dziękuję ci serdecznie, że mogliśmy cię odwiedzić. Fajna przygoda w lesie, ta w zimnej wodzie już trochę mniej, bo jaja zmarzły, zimno jak cholera. Trochę odwagi brakło, bo mogłem się zanurzyć, ale no... No brak. Następnym razem. Brak tego, nie? Brakuje. Tak, że jak nie pierwszy, taki. Pierwszy raz jak z zabetonowanym Tomkiem morsowałem w tym roku, to zanurzyłem głowę i była taka satysfakcja. To jest właśnie tak. Konrad, i tak było dobrze, i tak prawda. Tak, brak, mega, no. Tak, ja Konrad, chciałem ci serdecznie pogratulować, że reprezentowałeś godnie i z honorem broniłeś honoru Strong ekipy. Niestety my z Krzysztofem z przyczyn bliżej geriatrycznych nie mogliście wejść. Z przyczyn bliżej nieznanych nie mogliśmy dzisiaj wejść tak i morsować. Jest, tak jest. Wielkie gratulacje. No, dziękuję. Tobie, Jeffrey. Dziękuję. Dziękujemy za szybki kurs drwala. Tak jest. Ogólnie ten dzień spędziliśmy bardzo fajnie, bardzo miło. Jeżeli materiał będzie wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subika i dziękuję. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się. No i na koniec oczywiście leśny, przemarznięty, czerstwy Krzysztof. Słuchajcie, rzecz dzieje się w cyrku. Jasio poszedł z tatą, oglądają w cyrku przedstawienie. No i wyszły słonie, nie? No i tam słoniowi wyszedł sprzęt do niej. A Jasio mówi, ty tata, co to jest, no nie? A tata mówi, no penis słonia, no nie? I tak dalej. A no bo mama mówiła, że to nic, jak jej pytałem. No widzisz, bo dla twojej mamy to jest nic. Mama powiedziała, że sąsiad ma większego od słonia. Na razie. Na razie.